ponad 9 milionów sprzedanych egzemplarzy, 169 krajów, w których jest dostępne. Polski slogan głosi albo Suzuki, albo nic, więc dzisiaj pokazujemy Wam Suzuki Swift najnowszej generacji, siódmej, w porównaniu ze swoim poprzednikiem, czyli szóstą generacją. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Mimo tego, co widzicie, czyli wielkiego podobieństwa jednego samochodu do drugiego, nie jest to lifting, jest to zupełnie nowy model, ale powstały na tej samej płycie podłogowej, nie różniący się wymiarami poza długością. Wyraźnie tutaj ten przód jest inny, jest bardziej opływowy i rzeczywiście samochód ma mniejszy współczynnik oporu powietrza niż swój poprzednik. Jeżeli chodzi o tylną część samochodu, a właściwie jego bok, Suzuki powróciło do klasycznych klamek. W poprzedniku oczywiście klamki były ukryte tutaj, co nie do końca było praktyczne w momencie, kiedy dzieci miały sobie wsiadać same. Poza tym dość ciężko było pociągnąć za tą klameczkę, a tutaj jest łatwo, prosto i przyjemnie. Ale w dalszym ciągu jest to samochód pięciodrzwiowy. No i co ciekawe, Suzuki nie poszło tą drogą, którą na przykład poszła Toyota, żeby ten samochód minimalnie uterenowić. Myślę tu oczywiście o Yarisie Cross, który no jakby nie było, jest hitem sprzedaży. Była szansa na to, żeby ten samochód był w Europie hitem sprzedaży, ale Suzuki z jakiegoś powodu na to nie poszło. Pobieżna lektura danych technicznych może spowodować u Was, że będziecie myśleli, że to jest ten sam silnik w nowym i starym, bo pojemność jest ta sama, dokładnie ta sama, 1200. Moc jest też ta sama, 83 konie, ale ten poprzednik ma 4 cylindry, a tutaj pracuje już zupełnie nowa jednostka trzycylindrowa, co w połączeniu z tą nową aerodynamiką przodu ma powodować, że ten samochód będzie jeszcze bardziej oszczędny. Cóż jeszcze? Skrócone skrzynie biegów. Samo przełożenie główne jest takie same, ale poszczególne biegi są krótsze. Ten samochód rozpędza się do tylko 165 km w wersji z CVT do 170. Ten mógł się rozpędzić do 180, ale co zyskano? Zyskano przyspieszenie. Mimo tego, że to auto jest minimalnie cięższe, dalej minimalnie przekracza 900 kg, to było lżejsze. To jest szybsze, w zależności od tego, czy to jest manual, czy to jest CVT. Co ciekawe, CVT jest nieco żwawsze, więc ten samochód mniej pali, 4,4 średnio według WLTP, ten ma 4,6-4,7, czyli mimo tego, że ten samochód jest nieco żwawszy, to mniej pali. I myślę, że o to tak naprawdę chodziło. Auta wyglądają troszeczkę inaczej z tyłu, ale bagażniki się nie zmieniły. Suzuki Swift ma 265 litrów bagażnika. Nie jest to bagażnik jakiś specjalnie duży, ale on jest dosyć głęboki, także spokojnie tutaj sporo szpargałów się zmieści. Ciekawostka jest taka, że jak się rozłoży kanapę, to w tym nowym mamy 10 litrów więcej bagażnika niż w tym starym. Zaczynamy od poprzednika. Od razu powiem, jaka to jest wersja, bo to nie jest dokładnie taka sama wersja jak w przypadku takiego tamtego samochodu. Tu mamy wersję średnią, która się nazywa Premium Plus, tam mamy Elegance. No i zobaczcie, jak ten Premium Plus wygląda. Nie mamy kluczyka też tutaj, o proszę bardzo. Odpalmy sobie te klasyczne zegary. Bardzo ładne w takich budkach ze strzałkami, z wskazówkami startującymi z dołu. Proste sterowanie telefonem z kierownicy. Tutaj taki przycisk wyłączający system utrzymania toru jazdy. Wszystko proste, łatwe i przyjemne. Zobaczmy, jak bardzo można odsunąć fotel. To jest duży plus tego samochodu. Ja mam 1,88 m, ale tutaj spokojnie z przodu mogą siedzieć wyższe osoby. Mimo tego, że auto jest no, raczej takim mniejszym samochodem segmentu B, to oferuje sporo miejsca. Stary ekran komputera, no on troszeczkę był krytykowany przez to, że tutaj to nagłośnienie można regulować tylko w ten sposób, że nie ma potencjometra do niego. Na szczęście to było zdublowane tutaj, czyli można to było robić na kierownicy. Dalej można robić. USB, AUX 12V. Takie proste cup holdery, zwykła gałka zmiany biegów, klasyczny hamulec ręczny, ogrzewanie foteli w tej wersji, tutaj między fotelami można sobie było włączyć, także wszystko bardzo, bardzo fajne. Taki średniej wielkości schowek przed pasażerem, no to był samochód, który zdecydowanie dużo bardziej podoba się z zewnątrz niż w środku, no bo te materiały są dosyć twarde, raczej takiej średniej jakości, a jeżeli chodzi o obsługę, to nie ma tu jakichś dużych problemów. Proste nawiewy, prosty panel klimatyzacji, tutaj nieautomatycznej, w przypadku tamtego samochodu już będziemy mieli automatyczną klimatyzację.
wygodne fotele. No i bardzo dużo miejsca, jak na tej wielkości samochód z przodu. Z tyłu oczywiście mniej. Ale teraz, zanim sobie wsiądziemy do tyłu, to zapraszam jeszcze do następcy tego samochodu, czyli do najnowszego Swifta. No i teraz najnowsza wersja Elegance. Tak wyglądają fotele. Ma takie jasne wstawki tutaj w tapicerce. Ale widać, że to jest ewolucja, że to nie jest rewolucja tamtego samochodu. Nie mamy tutaj elektrycznych zegarów, ale zapalanie już jest takie nowszego typu. Odpalmy sobie te, które mamy. A jednak muszę mieć wciśnięty pedał sprzęgła. Proszę bardzo. No one są takie półelektroniczne, tak trzeba powiedzieć. Wyświetlacz w dalszym ciągu pomiędzy zegarami. W dalszym ciągu niektórymi funkcjami sterujemy przy pomocy czegoś takiego. Sterowanie radia właściwie się nie zmieniło, jeżeli chodzi o kierownicę. Podobnie wygląda kwestia odbioru telefonu, asystentu trzymania pasa ruchu. No i tutaj w tej wersji mamy aktywny tempomat. To wyznacznik właśnie najwyższej wersji Elegance. To, co się zmieniło, no to zmienił się panel klimatyzacji. Tu mamy klimatyzację automatyczną, ale zamiast pokręteł już mamy takie oto tutaj... Co to jest? Jak to się nazywa? Dingsy mamy tutaj. No, myślę, że jeżeli chodzi o użyteczność tego, to jest porównywalna z tym, co mieliśmy. No, ekran komputera znalazł się wyżej. W dalszym ciągu sterowanie radiem, no niestety nie ma potencjometru, co jest dużym utrudnieniem, ale on jest bardziej na wysokości wzroku, więc ergonomia tego samochodu, obsługa troszeczkę na tym zyskała, ale tak jak mówię, większość funkcji w dalszym ciągu jest tu sterowana przyciskami i to jest bardzo fajne w tym aucie. No, ma się wrażenie takie, że jest tutaj no, zdecydowanie świeżej niż w tym samochodzie, w którym siedzieliśmy przed chwilą, ale widać, że tutaj nie ma jakiegoś skoku, to nie jest prototyp, tak jak Suzuki mówiło, jest to po prostu ewolucja tamtego modelu. Bardzo udana, ale w dalszym ciągu tylko ewolucja, nie ma tutaj żadnych wodotrysków. Klasyczna gałka zmiany biegów, cup holdery w tym samym miejscu. No tutaj kolejna rzecz, która wyznacza te wyższe wersje, no to są dwa gniazda USB, tego zdaje się nie ma w podstawowej. W średniej to już jest, tu kolejne USB, tutaj gniazdo 12V, jak mnie mam nieopisane, ale jak najbardziej. W dalszym ciągu zwykły hamulec ręczny, w tym samym miejscu ogrzewanie foteli, to czego mi brakuje. No to jak na topową wersję przydałby się jakiś chociaż skromny podłokietnik tutaj między fotelami, ale całość myślę, że bardzo, bardzo fajna. Jak lubicie Suzuki, jak lubicie takie proste, klasyczne rozwiązania, to ten samochód właśnie poszedł w tę stronę. Nie ma tutaj wielkich ekranów, nie ma tutaj udziwnień, jeżeli chodzi o sterowanie, które jest znane z wielu innych modeli, także myślę, że bardzo fajna sprawa. Usiądźmy sobie teraz z tyłu, no ale wiadomo, że i w jednym, i w drugim samochodzie będzie tyle samo miejsca. Zaczynamy od poprzednika. No cóż, no jak na wymiary tego samochodu, no to nie jest najgorzej, ale wiadomo, że tak wysoka osoba jak ja, to tutaj się mieści z trudem. Ale słuchajcie, usiadłem. Jak daję sobie lewą nogę niżej, poniżej gałki korbotroniku, to jestem w stanie tutaj usiąść. Swoją drogą ciekawostka, że jeszcze można mieć korbeczkę. Właściwie można było mieć, bo to model, który właśnie w tym momencie schodzi z rynku, więc dealerzy tak naprawdę wyzbywają się ostatnich egzemplarzy. Troszkę więcej przestrzeni przydałoby się nad głową, bo jestem tak na styk, ale tak jak mówię, jak na to, że to jest jeden z mniejszych samochodów segmentu B, to jest to całkiem przyzwoicie. No i teraz tę samą czynność powtórzymy w tym nowym samochodzie, ale myślę, że dokładnie z takim samym skutkiem, bo właściwie tu się nic nie zmieniło, jeżeli chodzi o rozstaw osi. No i teraz wnętrze nowego. Dokładnie ta sama czynność. No i mam wrażenie, że coś tu pokombinowano, bo mam jakby minimalnie więcej miejsca, ale minimalnie. Mam szyby elektryczne, no ale to jest kwestia tego, że mam topową wersję tutaj. Żadnych nawiewów, podobnie jak w tamtym samochodzie. Dokładnie taka sama ilość miejsca nad głowami. No to trzeba ocenić jako w sumie całkiem przyzwoite auto miejskie, no bo ono jest niewielkie z zewnątrz, bardzo łatwo się nim parkuje, a jednak jak na swoje gabaryty ma całkiem sporo miejsca z tyłu. Chyba czas się tymi wozami przejechać. Jeszcze taka uwaga a propos tej poprzedniej generacji. Ta kierownica, no okej, jest w dobrym miejscu, ale gdybyście mieli dłuższe ode mnie ręce lub krótsze ode mnie ręce, to tutaj tej regulacji nie ma, mamy tylko poziomą regulację, przepraszam, pionową, poziomej nie ma. W nowym już jest, więc to jest coś, co w innych samochodach jest od zawsze, a tutaj właśnie jest nowością.
Tak, ale tutaj oczywiście ten czterocylindrowy silnik 83-konny, 190 Nm, przypominam, jest połączony z miękką hybrydą i ta miękka hybryda bardzo ładnie go dopędza od samego dołu. On już poniżej 2000 obrotów, na czwartym biegu jestem, on już zaczyna łapać oddech i bardzo fajnie jedzie, także to jest super. Do tego jest świetnie, bardzo oszczędnym silnikiem. No, prawdopodobnie ten trzycylindrowiec będzie jeszcze oszczędniejszy, to już wynika nawet z danych fabrycznych. No, słychać, że to nie jest wyciszony samochód, tak? Że te takie tutaj ubytki, które zostały na prędko załatane asfaltem, powodują, że słychać szum kół. Ale bardzo przyzwoicie jeździ ten samochód, bardzo mi się podoba. Piąty bieg, poniżej 2000 obrotów, no i jest taka lekka zwłoka, ale już od tej dwójeczki on zaczyna łapać moment obrotowy i jechać. Jestem ciekaw, jak trzycylindrowy, czy nie będzie na przykład takiego efektu, że kultura pracy jest niższa w tamtym silniku, no bo jednak co cztery cylindry to cztery cylindry, no ale w takich małych samochodach te wolno ssące silniki lub turbo doładowane trzycylindrowe są od dawna, więc to też nie jest jakaś dziwna rzecz, że Suzuki sobie taki silnik wymyśliło do tego samochodu. Prawdopodobnie chodzi o to, żeby można było spełniać normy emisji spalania. No, abstrahując od tego hałasu, to jest to bardzo przyjemny samochód, fajnie się go prowadzi. Ma takie przyjemne, sprężyste zawieszenie, fajne, wygodne fotele. Można mu pewnie wiele rzeczy wybaczyć, ale jest bardzo spójnym, fajnym samochodem. Niestety wraz z nowym modelem troszeczkę nam wzrosły ceny, jak one wyglądają w Cartsmanie, zobaczcie sobie pod filmem. Te samochody zaczynały się od 70 tysięcy złotych z kawałkiem, oczywiście teraz w wyprzedaży można je kupić taniej. No a te nowe, no to jest przynajmniej 80 tysięcy złotych. A jeżeli chcecie taką wersję, jaką za chwilę będziemy jeździć, to jest ponad 90 tysięcy złotych, no. Ale dalej jesteśmy poniżej stówki. Zanim ruszymy, to już troszeczkę czuć, że ten samochód jest trzycylindrowy, bo wpada w większe wibracje, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Z fajnych rzeczy, wyłącznik start and stop jest tutaj na przycisku w dalszym ciągu, więc fajna sprawa. Mamy przycisk, który sobie możemy przypisać. Proszę bardzo. Coś, co mnie bardzo ujęło. Jedź do domu, czyli jakbyście zapomnieli, gdzie mieszkacie, to można sobie jednym przyciskiem. Oczywiście żartuję, jest to fajne ułatwienie. No i teraz tak. Zobaczmy, jak ten nowy Swiftik wypada na tle poprzedniej generacji. Teraz coś tutaj nie wypadło. Mamy tutaj dużo lepszą kamerę cofania, która w takich oto sytuacjach jak ta jak najbardziej się przydaje. A już słyszę, że ma takie bardziej rasowe brzmienie, no ale to jest domena trzycylindrowych silników, że one tak sobie mruczą fajnie. O! Podoba mi się. Co mi tutaj pipczysz? No tak, no bo oczywiście to są wszystkie te wymagane w tej chwili w Europie systemy. Tak, czuć, jak on odzyskuje chyba troszeczkę nawet bardziej niż tamten samochód, jak tylko odjąłem nogę z pedału przyspieszenia. To momentalnie poczułem, że samochód nam nieco zwalnia. No i teraz zobaczmy, jak on idzie od dołu. O, podobnie dobrze. Ale mam wrażenie, że troszeczkę wyżej go trzeba kręcić. Zobaczmy, jak on. To znowu piąty bieg, znowu w tej chwili 1500 obrotów. Zbliżamy się do dwójeczki. Jest troszeczkę mniej żwawy poniżej tych obrotów, ale przy dwójce znowu ta hybryda zaczyna, 2000 obrotów oczywiście, ta hybryda zaczyna sobie dopędzać ten samochód i jedzie bardzo, bardzo podobnie do tamtego samochodu. Czy ma podobne zawieszenie? Powiedziałbym, że tak. No tutaj nieco gorzej jest na tylnej kanapie, na takiej gorszej drodze, jak tutaj zdecydowanie z tyłu dużo gorzej siedzi się niż z przodu. Ale z przodu jest wygodny, ja tak bardzo nie odczuwam tych drgań. Zobaczmy, jak on się zachowuje przy wyższych obrotach. Nie, myślę, że kultura tego trzycylindrowca jest bardzo przyjemna. W dalszym ciągu mam to wrażenie, że samochód nie jest idealnie wyciszony, zwłaszcza jeżeli chodzi o tylne nadkola. Jedziemy 80 na godzinę, więc to nie jest jakaś wielka prędkość. Ale tu mamy trochę inne opony, tam były zdaje się Micheliny, tutaj mamy Yokohamy, więc to może być kwestia tego, a nie tego, że te samochody mają inne wyciszenia. Myślę, że to jest bardzo porównywalne auto do tamtego. Z fajną, prostą obsługą, z nieco wyższą ceną, ale wciąż dość tanie. Jeżeli szukacie takiego samochodu na miasto, takiego samochodu na działkę, takiego samochodu do kościółka, to jak najbardziej ten samochód myślę, że jest w porządku. Nie ma jakichś udziwnień, ma proste sterowanie tym dużym ekranem, który jest na wysokości wzroku. Fajne, duże wyświetlacze przed kierowcą. Bardzo przyzwoite auto. Także Suzuki zdecydowanie
krok w dobrą stronę, ale no, taki bardzo zachowawczy, jeżeli chodzi o sam model. Bo spokojnie można tu było ten samochód podwyższyć, dać mu jakieś plastiki, nazwać go Cross czy jakkolwiek inaczej i sprzedawać duże ilości tych samochodów. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.